Zaczniemy sobie od skrzyżowania Bielskiej ze Starokościelną. Ja jadę od strony Browaru, chcąc jechać w ulicę Starokościelną właśnie. Jak widzimy, już ustawiłem się na lewym pasie. I w ciągu ulicy Bielskiej, jeszcze przed skrzyżowaniem z Edukacji Budowlanych, mamy miejsce do zawracania. Tutaj właśnie zawracam, wszak na skrzyżowaniu z Edukacji Budowlanych nie ma możliwości zawracania. Następnie zmiana pasa na prawy i na najbliższym skrzyżowaniu skręcam w prawo. No i bardzo nieładne zachowanie dwójki rowerzystów, którzy rowery powinni przez przejście dla pieszych przeprowadzić. Jedziemy z powrotem od ulicy Starokościelnej. Jak widzimy, tutaj znak stop, nakaz skrętu w prawo. Czyli mamy obowiązek oczywiście zatrzymania, możemy skręcić tylko w prawą stronę. Chcąc jechać w kierunku chociażby skrzyżowania z ulicą Edukacji, trzeba albo wcześniej nam przez osiedle przejechać, a jeżeli tędy kolejny rowerzysta, jak widzieliśmy, przejechał przez przejście, ustępuję, mam wolną drogę, mogę jechać, i chcąc jechać w kierunku centrum Tychów, trzeba by na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić. Jestem na ulicy Edukacji, jadę od Krajowej Jedynki. Na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo właśnie Wyszyńskiego. Jedno, można powiedzieć, z nielicznych, mnie przynajmniej znanych, skrzyżowań w Tychach bez sygnalizacji świetlnej. Oczywiście ustępuję pojazdom sprzeciwka. I jadę ulicą Piłsudskiego od ronda przy skrzyżowaniu z Dmowskiego. Będę jechał w prawo w ulicę Bielską. Jak na wielu tyskich rondach, wykorzystujemy pas łączący bez wjazdu do ronda. Ustępujemy pieszym. I jesteśmy na ulicy Bielskiej.